Onet Ranowiem. Dzień dobry, witamy ponownie. Ze mną jest Michel Moron. Cześć, witam. Witam cię, Michel. Moron, ładnie powiedziałem, prawda? Starałem się bardzo. No, widać. Dziękuję. Michel, jeśli śledzicie Onet, a wiem, że śledzicie, bo na przykład nas teraz oglądacie, to co środę o 14 jest w mapie smaków, tak? Tak. To jest efekt twoich wojaży kulinarnych po Wietnamie. No, zobaczyłeś tam sporo świata, zobaczyłeś co parę tam. Rzeczy, parę tak. rzeczy. Parę tak. rzeczy spróbowałeś. O niektórych, których nie spróbowałeś, też porozmawiamy, ale zacznijmy może od śniadania. Co Michel Moron by zaproponował naszym widzom do zjedzenia na śniadanie? Co jest jego zdaniem najlepsze, albo też i co Michel je na śniadanie? To są. Ja myślę, że każdy ma prawo. My we Francji jemy na słodko, widać croissant tutaj, prawda? A tak. Wiem, że w Polsce trochę na słono, a tam w Wietnamie zupa. Właśnie. Oni... Ale zupa, w Polsce jest też zupa, ale mleczna. Nie, no właśnie, a tam, ja pamiętam ta zupa z makaronu ryżowy. Ogromne zupy i prawdopodobnie każdy Wietnamczyk je to rano. Dużo warzywa. Ja myślę, że trzeba coś lekkie jeść rano, ale które daje nam dużo witaminy, które daje nam dużo power. Dużo energii, rano energia jest potrzebna, tak, prawda? Tak. A czy wiesz co, bo mamy tutaj sztućce, naprawdę możesz skosztować... Myślisz? To ty gotowałeś? Tak. Całą noc. Widziałem, że coś będzie. Siedziałem, słuchaj, tak się tutaj cały ubrudziłem, ale teraz czyste rzeczy założyłem. Naprawdę jest, przyjdzie ci ochota, proszę bardzo. Sajgonka, polska parówka. O. Iwona prosiła, żeby się zapytać, co ty sądzisz o parówkach. Nic. Nie wiem, co można sądzić o parówki. No ale szanuję pani parówkę tutaj. Nic nie sądzę. Każdy ma prawo robić, co chce. Ale ja myślę, że taka fajna zupa, myślę, że może być dużo lepsza. Dimsum też mamy. No właśnie. No spróbuję ją. Dobra, ja wezmę kawałek parówki. Trudno, jestem Polakiem, będę jadł parówkę. Ale... Uwaga. O. No i zobacz. Powiem ci prawdę. Ona jest... Spróbuj. Dobra, ale to musisz mi... tutaj, czekaj, ja sobie wezmę ten... bezpośrednio. No i właśnie, miseczkę. W Wietnamie te śniadania są bardzo ważne, ale nie tylko. Kiedy widziałem, jak oni jedzą, czy rano, czy cały dzień, to jest niesamowite ilości warzyw, ilości... A słuchaj, to jest taka wietnamska właśnie? To jest coś, co... Mówmy, że tak. Nie ma. Dobra. Myślę, że mogą mieć inne przyprawy, jeżeli zrobiona w Wietnamie, bo takie przyprawy dodają do wszystkiego, to jest niesamowite. Czyli zupa cię na rano nie przeraża mimo wszystko, prawda? Nie. Bo tak mówię, akurat w naszej polskiej tutaj tradycji niekoniecznie. A sajgonka? To już... No, jadłem. Jak to w ogóle robiłeś w tym programie? Widziałem tam na ulicy, prawda? Tak, pani mi pokazała, jak to skręcić. I powiem ci, kiedy spróbowałem te sajgonki tam, ja myślałem, że już jadłem kiedyś. I to jest nieprawda. To ja pierwszy raz w życiu jadłem sajgonki w Wietnamie, bo co mogłem jeść do tej pory, to nie miało nic wspólnego z tą delikatność, której, i ten smak, który miał. Mimo, że to był taki zwykły punkt uliczny, prawda? Zwykły barek tam nad kanałem, naprawdę. Ale to co, cała tradycja, tak to działa. Aha. Co tam cię jeszcze zafascynowało w Wietnamie, w ichniejszej kuchni? Co byś na przykład, albo być może co już sobie przysposobiłeś do swoich potraw? Mi się swoich podoba potraw. Jedna rzecz, której mam nadzieję, że duży kucharze nawet w domu robimy, nie gotują. To gryzę. To paróweczka? Pewno. Tak? Nie pytam, ile jest mięsa. Był niesamowity, że w Wietnamie gotujemy krótko tego wszystkiego. Te warzywa są chrupiące, są al dente. Wszystko jest raz, dwa, bardzo lekkie. I zobacz, ja mało ludzi otyły widziałem tam. Jedzą bardzo dużo, ale nie ma mąki, nie ma produktu mlecznego. Myślę, że cała dieta jest inna i naprawdę dbają o takie linie, nie walczą z tego nawet. Porcje wsuwają niemałe, prawda? Tak. W związku z tym, ale to im się nie przekłada na ich... Ja myślę, że to związane z dietą, z sposób jedzenia. Naprawdę, jestem przekonany. A jak chodzisz po naszych... Właśnie teraz widzimy, jak Michel krąży po Wietnamie. A to ten kalmar, tak. Dobry był kalmar? Nie, bo oglądałem dwa odcinki. No generalnie chwalisz tę kuchnię, ale jest też rzecz, której jednak się nie zdecydowałeś, żeby spróbować, prawda? To coś to było jajko, które się nazywa... Balut. Balut. Tak, to nie jest niespróbowane. I wam powiem, że Michel raczej jest gościem, jak go znam, który odważnie podchodzi, po paróweczce, tak, który odważnie podchodzi do kulinarnych różnych eksperymentów, ale tu jednak coś ci powiedziało, nie, baluta nie próbuję, bo ten
balut to był co? To był cały mały, mała kaczka, prawda? Znaczy jajko z zarodkiem. Zarodkiem, tak, gotowany. Zapach jak trochę jak rosół, jak dziwny. I byłem limit, naprawdę. Mam go na łyżce i patrzę i mówi. Nie, nie dam rady. No, ale na przykład bez problemu spróbowałeś takiego, ja to nazywam sobie roboczo, takiego kotlecika z gąsieni. Tak. No, ale, o, jaki no, podniecony. Nie, ale, tak, naprawdę, bo wcale... Croissantik może? No, ja wezmę bułkę polską. Merci. Proszę. Te gąsienice w końcu tak dużo białku. No. Nic przerażające i nawet bym powtórzył chętnie. Aha. No, to... I co, takie jeszcze świeże. Słuchaj, a jeszcze tam były węże do jedzenia. Tego nie jadłem. Tego nie jadłem ten. Ale przygotowywali tam dla ciebie, widziałem, ale, tego tam ciachali tego węża biednego. Ale ja myślę, że to jest takie chude kurczak, to mięso z węża. Aha. To nie ma. Myślę, że przeraża nam zwierząt, a już kiedy skrojone i przygotowane na talerze, to już nie ma. A co byś z tych orientalnych, na przykład wietnamskich rzeczy polecił naszym polskim kucharzom do takiego właśnie pobrania do kuchni, naszym gospodyniom, gospodarzom? Na przykład, którzy robią w niedzielę rosół z makaronem tradycyjnym. No, tam robią te zupa pho na przykład. Ta wietnamska zupa, prawda, która jest znana na całym świecie, który jest rodzaj rosół. To jest taki wywar albo mięsny, albo rybny, albo wegetariański. Dużo warzyw. Ja myślę, że bym polecał jedna rzecz. Oni mają ultra świeże produkty. Bo kupują codziennie, gotują codziennie i to jest bardzo, bardzo świeże. Ja myślę, że to już cały świat powinien trochę się uczyć, cała Europa, żeby jak najbardziej świeże robić tego. I to jest już ja dużo. Ja tu cały czas podjadam państwu. No właśnie. Paróweczka z bułką, idealne. A czy tobie się na przykład zdarza zrobić w niedzielę taki domowy obiad polski, właśnie rosół z makaronem i nie wiem, schabowego? Obiecałem sobie, że mówię prawdę. Dobra. Nie. Ale jeżeli jest coś do gotowania, to już żona gotuje. Nie, te potrawy polskie nie dokładnie znam te receptury. Ale myślę, jak ci ktoś zrobi takiego schabowego... No właśnie. Uwielbiam, oczywiście, że tak. Czyli nie masz problemu z tym, że to on jest, powiedzmy, nie najbardziej taki fit i tak dalej? Nie, dobre zrazy, wow. A, dobre zrazy. Kaszaryczana do tego. No. A w zrazach co w środku? Ogóreczek? Tak. Boczuś, słoninka jakaś, nie? No i się rozpływają, sosie. Nie, ja lubię tak. Polska kuchnia jest bardzo, bardzo smaczna. Jest taka zimowa kuchnia, prawda? Bardziej, ale bardzo ciekawa i dalej jem ją. Ale sam jej własnymi rękami nie przygotowujesz, prawda? Bo nie. Jednak masz inne. Nie, bo ja myślę, że kuchnia jest to, co mamy tutaj nagrane też. Znamy na pamięć te receptury. Możemy, tak. Nie potrzebujemy receptura, wiemy, jaki kolor, tekstura, konsystencja powinno być. Czyli nie ma co po prostu na siłę, bo robisz to, co ci w duszy gra. Tak, tak powinno być. I tak powinno być, prawda? No, oczywiście. Każdy artysta powinien tak robić. Mówimy, że kuchasz czasami trochę artysta. Ale nawet nie trochę. Nie wiem, czy... Ale tak powinno robić. Jak malarz maluje, co czuje, co lubi. Ty masz też taką dobrą cechę, bo kto miał okazję być u ciebie w twojej kuchni, to ty często przychodzisz do ludzi, opowiadasz im, z czego to zostało zrobione, jak to zostało zrobione. Masz taki zwyczaj zagadywania klienta, prawda? No. Myślę, że oni wtedy są przeszczęśliwi też przy okazji. Bo... Tak, to fajnie i czują się bezpiecznie. A ja lubię osobiście. A w tej wyspie... Mapa smaków, przepraszam, mapa smaków. To dzisiaj o 14 oglądajcie kolejny odcinek. Co tam jeszcze ciekawego widziałeś w Wietnamie? Bo tych odcinków jest kilka. Pewnie jeszcze nie jeden, nie jeszcze balut ci się nie jeden trafił. Nie, to były inne różne rzeczy. Co ciekawe jest na przykład zwyczaj sprzedanie ryb. Tam sprzedają ryby żywe. Oni są w wodzie, oni są w wiadrach, mają tlen, wszystko na dobre warunki, naprawdę. I te ryby, które kupują ludzi, pani idzie na markecie, na bazarze rano i kupuje ryba, ona jest żywa i wybiera swoją rybę. Myślę, że bardziej świeże nie można, prawda? Takie dziwne zwyczaj. Co mi się podobało, ten cała przyroda, bo od północ do południa jest całkowicie innym klimatem, inni ludzi i oczywiście inne tradycje kulinarne, wiadomo. Słuchaj, a co jeszcze ci się zdarzało jeść, wędrując po świecie na śniadanie? Bo do śniadania jeszcze wróćmy, od których zaczęliśmy. No właśnie, bo śniadanie dzisiaj, prawda? Tak, tak. Bogate? No bogato. Starałem się. No nie wiem. Powiem ci, że nie wiem, coś dziwne. Wcale nie, chyba to bardziej w Wietnamie, tak, że ta tradycja jest całkowicie inna.
przez ten balut te różne zupy, te różne gąsienice, prawda, różne zwierzęta, które jedzą, bo duże rodzaje zwierzęta jedzą. A słuchaj, a dzieci, z którymi się stykasz w programie Gdzie Młodzież, taka bardzo młoda młodzież gotuje, one naprawdę tak potrafią? Bo wiesz, wiele osób to ogląda, nie, no to musi być jakieś reżyserowane. Przecież to jest niemożliwe, żeby 10, 11, 12-letni młody człowiek był tak oblatany już w kuchni, tak? A potem ty dobierzesz, ty, no super, i robisz takie pochwały. Nie, gotują. Gotują, są bardzo ciekawe rzeczy, są gorsze, prawda? Są smaczne i mniej, ale tak, gotują, mają ten czas, mają te zadanie. Nie pomagamy, absolutnie nieprawda. Jeżeli pomagamy, bo jest jaka katastrofa, ale tylko, żeby uratować sytuację. Ale gotują, tak, gotują i mają takie, nie, to nie dar, tylko że mają pasję, mają miłość do gotowania, bo w gotowaniu niepotrzebny dar. A słuchaj, jest taka grupa osób, która o sobie powie, że to z gotowania to mi najlepiej wychodzi podgrzewanie wody na herbatę, a i to się zdarza mi przypalić. Tak się mówi. Tak się mówi, prawda? Że ja to nawet wodę potrafię przypalić. Czy nawet z takiego człowieka jesteś w stanie ty czy inny mistrz kuchni zrobić kogoś, kto przygotuje coś, co nie otruje innych? No oczywiście, że tak. Jestem przekonany. Trzeba lubić, co się robi. Na przykład ja nie lubię naprawić cokolwiek w domu. Żona naprawia wszystkiego. Tak. I mówię, że nie umiem, że to nie dla mnie, że nie potrafię, bo nie lubię po prostu. Ja myślę, że w gotowaniu, jeżeli lubimy gotować i mamy takie chęć i takie miłość do gotowania, udaje się, jestem przekonany. Ale mogą być próby i błędy, ale... A słuchaj, a żona nie jest trochę zazdrosna, że chyba, że też jest rewelacyjną kucharką i na przykład... Jest. Tak? Jest. I się trochę ścigacie? Nie. Na przykład, a ja dzisiaj zrobiłam za wolno biegam, wiesz. Ale ja dzisiaj zrobiłam taką zupę, a ja taką. Ta twoja jest słaba, nie? Jeszcze nie było takiej Nie ma takiego jeszcze. Ale wszystko przed nami, tak. Ale wy się na przykład kłócicie, ja bym dzisiaj zrobiła to. Nie, zróbmy to na obiad. I w końcu sobie każdy gotuje swoje i siedzicie przy różnych potrawach. Ścigamy się, że ja lubię, jestem wychowany, taka stara tradycja kulinarna, trochę tłusta i śmietana, i masło, i tego. A żona bardziej uważa na te produkty bio, bez tłuszczu, uważa na gluten i tak dalej. Może tu się ścigamy, kto ma rację, jaka kuchnia jest najlepsza albo najbardziej zdrowa, nie wiem. Może to jest wyścig. A skąd się bierze taka popularność blogerów kulinarnych? Oni też występują, bo twój program, jeśli ktoś jeszcze nie widział, co w ogóle jest niezrozumiałe, to musi nadrobić dzisiaj, środa o 14. To jest tak, że pierwsza część Michel krąży po Wietnamie, a druga część bloger, nasz polski kulinarny, coś tam sobie pichci pod twoim okiem z różnymi dodatkami orientalnymi. Skąd w ogóle właśnie popularność takich programów kulinarnych i tych blogerów? Skąd to się bierze? Ja myślę, że zaufania do blogera, to jest osoba neutralna, prawda? On nie broni swojej restauracji albo swoja kuchnia, cokolwiek, tylko że jest pasjonat, lubi, kocha jedzenie i gotować. I on pisze albo pokazuje receptury, ale jako osoba neutralna. I myślę, że dla czytelnika, dla widza, to jest już osoba, która robi to przez miłość, przez pasję, bez żadnych interesów. Tak powinno być. I ja mam nadzieję, że większość blogerzy tak działają. I to powoduje, że się robi coś. A dodatkowo bloger jest traktowany często jako doradcę, jako, który będzie radził, tak jak to gotować. Mody, prawda? Tak w przypadku mody, kuchni. Gotowanie, nie wiem, czy fotografie też, tak, i dziennikarzy są blogerzy. Są, to jest właśnie dyskusja, czy bloger to dziennikarz, ale to jest na inny program. Moi drodzy, Michel Morin. Piękne to. Piękne. No. Mapa smaków. Tak. Dzisiaj Onet, godzina 14. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję również. Śniadania, powiem, że królewskie bomba. No. Nie wiem, czy zostawimy na tym stole to, co teraz tu stoi, ale gdybyśmy zostawili, to zaraz tutaj trafi Andrzej Stankiewicz i jego gość i może też by się czymś pożywili, a na pewno my się pożywimy rozmową Andrzeja i z jego gościem. Andrzeju, kto dzisiaj? Maciej Lasek, były członek Komisji Wyjaśniającej Katastrofę Smoleńską, więc my będziemy ascetycznie, kompletnie bez jedzenia, zupełnie na poważnie rozmawiać o tym, co się dzieje wokół katastrofy smoleńskiej. Zdziwiliby się państwo, jak jest wiele nowych, ciekawych elementów, także dotyczących tego, co się dzieje w obozie władzy wokół Antoniego Macierewicza i jego teorii. Dzisiaj nowy raport Antoniego Macierewicza, ale już mniej więcej wiadomo, co tam będzie. I na ten temat także będziemy rozmawiać. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Za chwilę Andrzej Stankiewicz, jego gość. Kończymy Onet Rano. Jutro 7:55, jak zwykle. Do zobaczenia. Dziękuję.